Kochani, zaczynamy ponownie filmy na kanale Rodzinka. Pamiętajcie, 2000 łapek w górę, kolejny filmik na u nas zawita. To znaczy na naszym kanale, można powiedzieć, że to jest nasz kanał, jak i wasz, tak? Bo w nim dużo uczestniczycie. Dobra, już widzę, żona wpycha pierniczki do piekarnika. Wkłada. Tutaj kucharka Wiktorka, ostro. Dobra, Wiktorka, co ty jeszcze przygotowujesz? A tak ogólnie chciałeś zapytać, Wiktorka, co ty masz tu przygotowane do tych pierników? Tu mam taką posypkę czekoladową, mam pianki marshmallow, mam tutaj takie dekoracje łącznie z niebieskim kolorem i tutaj mam posypkę, tutaj mam duże perełki, mam tutaj gwiazdki. Perełki są. Aha, czyli jeszcze będziesz dekorowała, tak? Tak. Ekstra. Dobra, kochani, widzę, że w kuchni dużo się dzieje. Dziewczyny szalają na całego. Amelki jeszcze nie ma, pewnie dopiero wstała. Wiktorka, subcio. Pewnie dopiero wstała, my się ogarnia i pewnie do nas zejdzie. Dobra, a ja wam dzisiaj chciałem pokazać nasz wystrój, naszego domu, tak? Jak wygląda w środku i jak wygląda z zewnątrz. Więc oglądajcie filmik do końca. Chciałem wam pokazać naszego przyjaciela Mikołaja. Tak, Wiki, widzisz go? Tak. Jest nasz Mikołaj. Ja założyłam inną czapkę, ale... Inną czapkę? Brałeś? No właśnie, ma tutaj swoją oryginalną czapkę. Wiki, ale jest piękny, patrzcie jak ładnie wygląda. Dobra, to jest nasza pierwsza figurka w domu. Teraz wam pokażę kolejne rzeczy. Teraz pokażemy wam naszą choineczkę. Zgaszę światła. Będzie romantycznie. Tak nasza choineczka wygląda. A Wiktorka z Amelką i z mamusią dekorowały. Ja robiłem światełka. I tu na górze mamy taki piękny wystrój. Ładnie to wygląda, ładnie się prezentuje. Idziemy na schody, zobaczymy, pokażę wam. Tu Amelka dekorowała. Coś takiego zrobiła. O. Ładną poręcz dekorowała. Bardzo ślicznie to wygląda. O. Elegancka się ładnie błyszczy, patrzcie się. Super. Jak myślicie? Ładnie to wygląda? Ja myślę, że bardzo, bardzo ładnie. Dobra, teraz wam pokażemy coś jeszcze ekstra. Chodźcie. W okazji zobaczymy, jak tam u kocharki, Wiktorki, jak się sprawy mają. Widzę coraz większe ciasto. Ekstra, ekstra. Zaglądniemy jeszcze do piekarnika, oczywiście, zobaczymy. Jeszcze mamy 5 minut, tak? I będziesz dekorowała. Tak. Oczywiście pokażemy, jak dekoruje Wiktorka. Pokażemy, bo Wiktorka kocha robić pierniczki. Kochani, a wypiszcie w komentarzu, czy tak samo zrobiliście pierniczki, czy macie zamiar robić pierniczki, bo my jako rodzinka zawsze co rok robimy pierniczki. A Wiktorka bardzo to kocha. No, to jest dla mnie sama przyjemność. Sama przyjemność, tak jest, wycinanki. Elegancko, elegancko. I kochani, za chwilę wam pokażę dom z zewnątrz. Wika, co ty robisz? O, dobra, dobra. Elegancko. Jaki śliczok. Piękny konik. To jest moja ulubiona właśnie foremka do pierników, bo taki ładny konik wychodzi. Ekstra, Wiki, piątka. Dobra, ja się ubrałem. Dziewczyny sobie tam oczywiście pieką pierniczki, a ja wam pokażę wystrój domu, jak mówiłem, na zewnątrz. Tu mamy warzywka. Ładne, niebieskie i takie ciepłe. Mamy reniferkę z saniami, a tu mamy prezent. Pokażę tego reniferkę, jak on wygląda. Reniferek jest ekstra. Okej, kochani, jak wam się podoba dom na zewnątrz? No, Wiktorka wybiera renifera, ja wybrałem światełka, a mama i Amelka sopelki. Co tam, Wika? Co tam, Wika? Weź mnie. Zostało nam 45 sekund. Co, Wiktorka, robisz? No, jeszcze? Tutaj już zrobiłam piernikowego lodzika. Będziemy dalej... Ekstra. Oj, Tofi chyba też ma ochotę. Będziesz tata wyciągał. Będziemy wyciągać, dobrze. Okej, kochani, wracamy do was, jak tylko pierniki będą gotowe i będziemy dekorować, tak Wiki? Tak, będziemy razem. Subcio. 4, 3, 2, 1. Gotowe. Wyciągamy. Połamy mamusie. Mamusie. Pierniki gotowe. O, gorące. Biorę. Gdzie to dać, Wiki? Mega wrzątek. Oła. Jakie gorące. Okej, okay, zamknij Wiki. Dobra, subcio. No i będziemy dekorować. Tofik chce? Co Tofik chce? Tofik czuje te pierniczki. Pierniczki Tofik czuje, tak? Właśnie Tofik był u fryzjera chyba wczoraj. Tofik był u fryzjera, nie? Czy wczoraj, tak. Pierniczka zjesz?
Zjem. Co ty, Wiktorka, kolejny wycinasz? Tak, teraz kółko. O, ale będzie tych pierników, ale będziemy jeść, hurra! Kucharka Wiktorka! Tak. Gorące. Dobra, czekamy. Zrobimy Wiktorkę za krzaczka. Co ona tam robi? Jest, Wiktorka, jest. Teraz będę robić ostatniego. Mała kucharka. Ekstra. Chyba mi za krzaczka. Z tego co wiem, Wiktorka już mnie woła. Tato, robi dla ciebie riferka. Chodźcie, zobaczymy. No i pokaż tego riferka. Gdzie on jest? Aha, już dekorujesz. A może jakąś podstawkę sobie weźmiesz? Po co? Tak, żeby było bardziej ekskluzywnie. Bezpiecznie, bo tak pochlebisz stół. Weź sobie jakąś od mamusi podstawkę. Mogę podstawkę? O, mamusia ma. Pizza, podstawka, pizza. Dobra, może ej, może nagramy świąteczna pizza challenge. Co wy na to, dziewczyny? No, nagramy. Piszcie w komentarzu, czy chcecie świąteczną pizzę challenge. Będzie się działo. Czekamy na waszą opinię. Okej, wracamy. Wracamy do Wiktorki. Wiktorka pięknie. Pięknie go widzę, zrobiłaś. To będzie dla ciebie. Teraz dekoracja. To będzie dla ciebie, bo to jest twój ulubiony kolornik. Super, super, dzięki Wika. Czekamy na efekt. Okej, okay, widzę, że teraz przeszkodzimy troszeczkę Wioli. Wioluś, co robisz? Kotleciki. Kotleciki. Tak jak mówiłam. Niedzielne kotleciki, my to lubimy najbardziej. Okej, okay, czekamy na niedzielne kotleciki, będzie smacznie. Wika ostrowal, czy Tofik już czeka? Czeka, czeka Tofik. A gdzie jest Amelka? Amelka się kąpie. Okej. Okay. Kolejne pierniki się tworzą. Dobra dziewczyny, ja idę szybko na górę. Z tego względu, że właśnie montuję film dla Amelki na kanał Amelie. Także za chwilę wrócę. Dobra kochani, idziemy na to zobaczyć jak tam Wiki. Jak tam Wiki, co tam zrobiła? O, widzę w pierwszej kolejności zmianę. Mikołajek, tak? Malutki. Co ty Wika zrobiłaś? Pokaż. To z tej bajki. Szrek. Ale olbrzym, piękny. Ale jaki ładny reniferek. Oceniam twoją pracę na 6 z plusem. Ekstra, Wika. Co to jeszcze ciekawego? Tu masz gwiazdki do wykorzystania. Tu mam jeszcze serduszka, tu mam tutaj perełki i tutaj jeszcze. Perełki. Ale tego się. O, jeszcze nawet jest ten ładny aniołek. Ślicznie. Jestem mega zadowolony z Wiktorki. Zrobiłaś to na medal. Pięknie. Będziesz coś jeszcze robiła? Tak. Okej. Okay. Jeszcze z Wiktorką teraz będę coś tam robił. A zobaczymy co tam u mojej żony. Żonka, co tam słychać? O, godnie musimy. O, złe woreczko, standardowo. Ale ja tu widzę coś dobrego. O, schabowe się tu mi smażą, ekstra. Także jak widzicie, jest fajnie u nas, radośnie przed świętami. Chociaż do świąt trochę daleko, tak? Ile już mamy do świąt, dziewczyny? No, ile? No ile? Mamy dzisiaj 13. Czyli tak naprawdę 11 dni do Wigilii. I będziemy świętować. Oczywiście, jeśli chcecie więcej odcinków na kanale Rodzinka, jak spędzamy czas w wolnej chwili i różne tam challenge, pranki i tak i tym podobne, pamiętajcie, zostawcie 2000 łapek w górę i będziemy nagrywać co chwilę różne odcinki, filmiki. Ale teraz chcemy nagrać świąteczną pizzę. Challenge! Tak jest. Więc kochani, jest super. Wiktorka szaleje, Amelka się do nas nie zeszła, mam nadzieję, że zejdzie do nas, bo ona jest ostatnio tak zapracowana. Nagrywa dla was vlog masy, naprawdę ciężka praca, bardzo ciężka, wspierajcie ją w tym. Co jeszcze, ma dużo nauki i spotyka się od czasu do czasu z koleżankami i z kolegami, tak? Dobra, kochani, Wiki jeszcze jest tutaj, rządź, a Wiktorka, poczekaj, jeszcze miałem coś powiedzieć. Wika, te króliki są niesamowite. Dzisiaj oglądamy Amelki filmik. Patrzymy co tam się dzieje. Fajny vlog masz, fajny. O, elegancki. Mam nadzieję, że oglądaliście już filmik Amelki. A teraz zobaczymy co tam Wiki jeszcze go dekoruje, jeszcze go kończy. Najładniejszy ciasteczkowy potwór na świecie, bo jemy coś. O, Wiktorka teraz trenuje Tofika. Prosi ładnie. Pięknie. No Wiki, pokaż Toficzek masz. No. Proszę. Patrzcie, jak to widzicie, proszę. Proszę.
Chodź. On chce chyba szczekać, proszę. O jak ładnie, o jak prosi, ślicznie. I teraz mu daj ładnie, no. Siad. Siad, tak. Pięknie. Teraz nie, teraz mu daj Wika. Teraz mu daj ładnie. O, ślicznie. Pięknie, jak ci zadowolony. Dobrze, sztuczki. Wyćwiczyłaś tego psa, wytrenowałaś. Kochani, pięknie ćwiczyć zrobiony, teraz zobaczymy co Witorka robi w pokoju. O, Wika wykonuje zadania, tak, domowe? No super. Bardzo ładnie, niech się je uczy. Elegancko. Ale tu masz fajny bałagan.